Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę, pragnienie wszystkich wieków. Przeczytaj Ageusza 2:6-9. Co zostało tu obiecane i jak powinniśmy rozumieć wypełnienie tej obietnicy? Gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz na małą chwilę poruszę niebiosa, ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Przez Ageusza Bóg ogłosił, że poruszy narodami w dniu Pana, gdy świątynia zostanie napełniona Jego obecnością. Prorok wezwał współczesnych mu ludzi, by spojrzeli ponad doraźnymi przeciwnościami i biedą na przyszłą chwałę Królestwa Bożego, na które wskazywała świątynia. Najważniejszym powodem wspaniałości budowy świątyni w Jerozolimie było uczynienie jej godną Bożej obecności. Jednak według tych wersetów Pan wyraził gotowość zamieszkania w niej, w mniej chwalebnym domu, w ten sposób nadając mu większą chwałę. Wszystkie skarby należą do Najwyższego, który obiecał, że zamieszka w nowej świątyni. On osobiście postanowił obdarzyć świątynię swoją wspaniałością. Gdy ludzie starali się wykonać to, co do nich należało, pragnąc odnowienia Bożej łaski w sercu i życiu, Ageusz i Zachariasz udzielili im kolejnych zapewnień, że ich wiara zostanie obficie wynagrodzona. A słowo Pańskie o przyszłej chwale świątyni, którą wznosili, niezawodnie się wypełni. W tej budowli, gdy wypełni się czas, miało się objawić pragnienie wszystkich wieków. Nauczyciel i Zbawca ludzkości. Bóg obiecał, że chwała nowej świątyni będzie większa niż poprzedniej, jednak miała to być chwała innego rodzaju, jako że tę świątynię miał zaszczycić swoją obecnością Chrystus. Bóg objawiony w ciele. Rzeczywiście, obecność Jezusa wywyższała nową świątynię ponad dawną świątynię Salomona. Przeczytaj Hebrajczyków 8:1-5. Jakkolwiek ziemska świątynia miała swoją chwałę, nie powinniśmy zapominać, że była ona jedynie cieniem, symbolem planu zbawienia. Pomyśl, co oznacza fakt, iż obecnie Jezus służy dla nas w prawdziwym przybytku, zbudowanym przez Boga, a nie przez człowieka. Jak możemy się nauczyć bardziej doceniać znaczenie nauki o świątyni w planie zbawienia? Hebrajczyków, 8 rozdział. Od 1-5. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Dziękuję.